A tu jesteśmy, dobra. Jeszcze gadają? Ja pierdolę. Dobra. Co było w ostatniej części zmagań z paladynami na Syberii? Udało się zdobyć shotguna. Zrobiliśmy parę side questów. Była wielka bitwa, bitwa z Bierducha, jak widać, ale to nie ja. To Konstantin i jego parobki. Potrzebujesz czegoś? A, okej, okay, to samo. I teraz idziemy odbić wieżę. Nie ma szybkiej podróży, więc nie można się cofnąć. Oczyścić mapy, zrobimy to później. Jak się przebijemy, o tam dokładnie. O, a amunicja się zrespawnowała, zajebiście. Jeszcze? Będą chcieli ze mną gadać, ja nie chcę z nimi gadać. 94, 90. A mieliśmy full amunicji, jak kończyliśmy gate. Nam ujebali? Kurwa, podatek jakiś? Ja pierdolę. Dobra. Globowiec! Ja noga zgnie i umrzesz. Coś tego? Kurwa, jakie teksty. Dobra, a tu jest coś, dobra. Idziemy do globowca. Tak, ostatnich globowców nie mogłem zrobić, bo nie miałem albo sprzętu do oddychania, albo jakichś innych badziewi. Ciekawe, co tu będzie. Teraz na dupie będzie zjazd, na pewno. A nie. Opcjonalny globowiec. O nie! Zbytnie! Widzę. Tank. O! Ile czaszek? Jakiś grobowiec. Monda. Koszyk ze srebra. Początkowo służył z pewnością do celów dekoracyjnych, ale później był używany do noszenia zboża. Kurwa, jakieś dziwła. No trochę czaszek jest. Jak to się nazywa w ogóle? Ten grobowiec? Niesamowite. Podtopiona jaskinia. Katakumby świętych wód. Papius. Ktoś włamał się tu w środku nocy. Złodzieje zabrali monety, poprzewracali naczynia z oliwą. O nie, moje złoto przypadło. Przy tym boli mnie serce, gdy pomyślę, że są wśród nas ludzie na tyle bezwzględni, by sprofanować to miejsce dla doczesnych bogactw. Sposób, jednak by chronić to miejsce. Nie ma świętego ludu. Pobratymcami. Jakiś klecha pewnie. Mogę użyć drugiej szpuli, by przyciągnąć trawę bliżej wyspy. Tak, wiem. Widzę. Uber. Okej. O nie! Dlaczego? Nie! Jakie to głupie! Złódkę mi wyjebało! Kurwa! Ha-hał! A trzeba przyczepić. Odpiąć. Odpiąć. Nie. O. Kurwa. Dobra, trzeba wyczuć tą łódkę. Nie wywracaj się. Nie. Kurwa mać. Ja mogę to jakoś inaczej rozegrać niż kurwa walić łbem kurwa w skały cały czas? Bye bye! Nie, to jest głupie co ja robię. To musi być inaczej. Płyń koła! Da, jeszcze. Czyli musimy na maksa podpłynąć chyba do środka. Czy drugą stroną jakoś. Nie! Co ty nie?
Kurwa, aha, już rozumiem. Czy to się uruchamia wtedy, kiedy my podpłyniemy do tego na maksa? Spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Czemu to się nie obraca? Ej, to są jakieś jaja. Nie! No kurwa mać, no! No nie idzie, no nie idzie. Da, skoczymy i od razu przepinamy tam. Jebać. Teraz umy akurat w środku. Za każdym razem. Dobra, chuj. Jebać. Złoto, złoto, złoto. Dawaj, kurwa, ja jestem przewoźnikiem. O, i papirus. Jesteśmy wprawdzie daleko od domu, ale nie staliśmy się przecież barbarzyńcami. Gdy nasi bliscy odchodzą, okazujemy im należny szacunek. Aha. Obmywaliśmy zmarłych wodą z jeziora, owijaliśmy tych, którzy odeszli w skóry. Ja pierdolę, ale zbraliśmy są trochę monet, ale teraz bijemy własne, by umożliwić naszym zmarłym opłacenie przejścia. A jak to się ma do tej wiary w tego proroka? To połączenie wiary chrześcijańsko-greckiej? Za to wszystko tak wysoką cenę. Kurwa, trzeba było nie zakupywać złota. Tak kumba. Ja pierdolę. Dobra, co się stało z budką? Halo? Co ja mam teraz zrobić? W pobliżu jest jeszcze jedna tratwa. A! Nie ma co się tu pierdolić. Zagadka rozwiązana. Czy człowiek namęczy tutaj? Ciekawe. Balsamowali zmarłych? Mumie robili. Złoty kielich, godny króla lub proroka. Wykonano go tutaj w kielichu. Chyba to jest klechowy kielich zwykły na wino. O, jest. Oświecenie. Co to jest? Tajniki anatomii. Ale tego nie potrzebuję, ja mam karabin powtarzalny, to w dupę strzelam i zabijam. Dobra, jak mam teraz wyjść? A tu coś jest, dobra. Dawaj. Wyjście z tyłu? Kurwa. To nie mogłem tędy przejść? Dawaj, kurwa. Dobra, gdzie idziemy? O, mały skurwysyn. Kurwa, a nie, zastrzała. No. Rozpal. Żałuję, że nie widzisz widoku z mojego namiotu, Laro. To stare Lary. Nie promienie słońca, mi w całym obozie pachnie pieczonym mięsem. Mówili, że to świnka morska. A czy on był w Ameryce Południowej, bo tam wpierdalają świnki morskie. W kopaliskach były najszczęśliwszymi w moim życiu. W tym to kraju. Czułam, że jestem częścią chyba czegoś ważnego. Swoją drogą ze sprawdzianu dostałam piątkę. To zapierdolenie w środowisku. Koniec tego, kurwo. Dobra, dawaj, idziemy dalej. Idziemy na paladynów. Znajdź drogę do Akropolu. Ale kurwa wyżerka. Jacob, to prawdziwa rzeź, ani śladu twoich ludzi. I kurczaków też. Słyszeliśmy o przybyciu proroka do Konstantynopola. Słyszeliśmy dziwne opowieści o cudach, jakich dokonał prorok. Twierdził, że nie przemawia w imieniu Boga, bo żaden człowiek nie może tego czynić. Tak się zaczęło. Pościg Andrzeja. Muszę dowiedzieć się o nim więcej. Wejdź na jego Facebooka. O kurwa, ale widok. Ty, to mieli wyjebane mosty tutaj mieli. O, przecież jakieś krzyki słychać. Msza się zaczęła. O, pływa. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Na pewno nie, tylko dwa czapele. Masa ludzi uzbrojonych.
nie w łuki. Tu jest obóz, okej. Okay. Dobra, spalamy ognisko. Chcę odpowiedzi. Ale jaki mam teraz wybór? Chcę chcieli, kurwa. Nie mogę pozwolić trójcy zmasakrować. Może Jacob zaufa mi na tyle, aby opowiedzieć, co tu się naprawdę dzieje. Na pewno. Kuba jest nieufny, bardziej niż jego córka. O Boże, nie. To kurczaki. Spokojnie, dadzą sobie radę, wierzę w nich. Pepius. Kiedyś uważaliśmy zwierzęta zamieszkujące tę dolinę za obce. Są naszymi prawdziwymi braćmi. Zgodzi ze świniami, a to... Myśliwi dobrze, ale nie zabijają ich bez potrzeby. Na pewno. Jeśli czegoś potrzebujemy, prosimy o to. Na pewno. A potem strzelamy. Prosimy, a potem strzelamy. Jest nam dane. Dobra, do kilka. Kurwa, ile papiusów. Nasi przodkowie przybyli tutaj jako uchodźcy z Bizancjum. Udało mi się jednak przetrwać i znaleźć tę dolinę. Postanowili podziękować Bogu za ten dar. Jak? Jak? Z wydartych tym górą kamieni zbudowali nowe cesarstwo. Aha. Jednak podobnie jak w przypadku wieży Babel, Bóg postanowił nas doświadczyć, na Boga, aby nauczyć nas pokory. Dobrze, rozumiem. To relikwiarz. To jest dla peciały to jest gadżet. Przechowywania relikwii świętych. A, myślałem, że Pety się chowało tutaj. Tutaj przechowywano relikwie proroka. No jednak, Pet się nie zmieści. Jest pusty. O. To było. Jeszcze jak. Albo czopek. Święty czopek. Dynia? Bywa, idziemy. Jak to co? Nie strzelaj, będziemy. O nie. NKWD style. Udajemy, że nas nie ma. O kurwa. Ła. Nie ma tak, kurwa. A tu są jeszcze gnidy jakieś leżące, dobra. Dawaj siup z kieszeni. A chłopaki mają Sylwestra. Co to jest? O nie, to jest zadanie jakieś. A ja tego w ogóle nie spojrzałem, co tu można zrobić. Kurwa. A jest, aaa. Tak myślałem. Latając mi śmigłowcami nie strzelają. Uj, wyjebane. O, kurwa. O nie. Nie masz. Miałbyś, kurwa. Kurwa. Nie pierdolą się. Ręce do góry. Easy, kurwa, easy. To grzyby? Na chuj mi grzyby. Kurwa. O nie. O nie, mam nadzieję, że nie dostanę w mordę i nie okradną mnie znowu. Jaki człowiek, ale... Zaraz wracam. Tak, tak. Trzymaj się w pobliżu. Coś... Dobrze, przyjacielu. Twoja. Przyjaciel. Nic ci nie powiem. Dlatego po prostu będziemy cię okładać, aż przestaniesz oddychać. Kurwa, tak jest. Gnojki. Gnoj! Spokojnie, Sofio. Sofio, uspokój się. Tyle przelanej krwi. Tracimy za dużo ludzi. To nasz cel w życiu. Fanatycy bijący się z fanatykami. Źle cię oceniłam, Laro. Tak jest. Masz złoto? To powiedz, jak mogę ci pomóc. Kurwa. Ale wejście do katakumb jest zablokowane. Postaram się odblokować. Daj zlutować. Kurwa, wszystko gdzie idziesz? Dobrze. O nie, znów będą chujowe gadki. Dobra. Zablokowane z drugiej strony. Nic mi nie jest. Wszystko w porządku, kurwa. Oni wszyscy wyglądają podobnie, to nie jest jakiś kazioczysta wioska. Laro, musimy przedostać się do środka. No otwórz te drzwi. A ty co? Muszę odpocząć. Daj mi chwilę. Ale ty tam się wiesz gampisz do środka. Jak to odpoczywasz? Dobra. A, okej, okay, tędy. Ty, ale nie mogłem zlutować tych typów, oni zniknęli. Jak coś nie ruszaj. Na tym fresku przedstawiono moment do. Ja nawet nie wiedziałem, że to fresk jest. Jest. Musiało to wyglądać jak raj. Raj? Oto one. Może uda mi się je stąd odblokować. Katakumby, kurwa. O, i pudełeczek wybuchowych substancji. Co tam zmontowałaś? Tylko nie możesz od gana z granatnikiem. A? Mam wybuchową strzałę? Co to jest? Jakaś walizka. A nie. Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wyrzeźbiono go z jeleniego rogu.
żeby oddać hołd jeleniom. Tak, to było podziękowanie naturze w dolinie za te dary. Odsuńcie się od drzwi! Nie pukło. Zjala? Chodźcie, chodźcie, tutaj, tutaj. Dziękuję, Laro. W katakumbach. Będzie rzekał. Wiem, że szukasz boskiego źródła, ale moi ludzie zginą w jego obronie. No to nie bądźcie. Moi ludzie już giną. Nie możecie chronić go wiecznie. Udało nam się do tej pory, ale na razie... Konflikt interesów to się nazywa. Cieszę się, że jesteś z nami. Zabierz pozostałych w bezpieczne miejsce. Potrzebują cię. O! Czas na grilla. Dobra, idziemy dalej. Musimy skończyć tą misję. Ale jeśli dobrze rozumiem... Coś jest schowane w pobliżu! O, monety! O nie, minęliśmy monety. Mój ojciec gdzieś przepadł. Potrzebujemy go. O kim ona mówi? Teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek. To nie jest ta ruda. Ktoś inny. Może to ktoś inny? Porywaj, ile tych książek tutaj jest. Ta biblioteka to była. Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew poskryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. I muchomory wpierdalali. Ale teraz przekazujemy sali na siebie z pokolenia na pokolenie. Ze zbieranych w lesie mocnych i prostych gałęzi brzozy wytwarzamy strzały. A z muchomorów? A z muchomorów, grzybów rosnących w spruchniałych pniach lub w ciemnych, wilgotnych miejscach. O chuj mi trucizna, jak z nikim jeszcze nie walczyli. Już? Język ziemi? Skończony. Okej. Zrozumiałem. Przekaz. O nie. Kurwa. Ile będzie dzwonił jeszcze? Musisz przyciągnąć jakoś uwagę trójcy. Ja pierdolę. Wszystko za nich trzeba robić. Mogę się tym zająć. Co to jest? Bulla papieska. Pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu. Pewnością była dołączona do jakiegoś ważnego dokumentu. Na przykład wyroku ekskomuniki. Zajebiście. Jaaa. Dałem, tak? Dobrze. Łysy, spokojnie. Widziałeś, ci pomogę. O. Co to? Ma narzędzie do modyfikacji. Walka. Czopa leci, czopa. Nie, co tam się dzieje? Easy, kurwa. Ktoś się wyspał, to może napierdalać te hedy. Gdzie? Do pana. Dobrze, kurwa. Kurwa, ale rzeźnia. Ten jakiś oszom to napierdala. O nie. O. Przecież czego mu tak wyjebali? Już? Laro, jesteś tam? Kurwa. Oblega wieżę. Utknęliśmy w katakumbach. Idę do was. Lepiej flut, Pepius. Wraz z Alajasem spróbuję dotrzeć do wzgórz. Tam, gdzie mieszka stary niedźwiedź. To jest niedźwiedź, którego zajebaliśmy na samym początku? Wielkie ryzyko. W sensie, jak w tę dolinę dotarliśmy? Jeśli mamy przeżyć... A nie, to jest sam początek gry. Ten stary niedźwiedź, tak. Z Balu. Też został zajebany. Złoto. O. Kurwa, jeszcze trzy. O, mapa. Dokument przeoczyliśmy? Kurwa. No dobra, no, co zrobić? A, ognisko. Ja tak wyję tam. Dobra, to będzie koniec na razie. Trzeba iść na siłkę potylać trochę. Więc za jakieś 2 godziny... No, coś koło tego. Kontynuacja będzie napierdalania paladynów. Zobaczymy. Na razie. Bye.